Cześć, późnym wieczorem o 22:30 2 maja, czerwiec, lipiec 2018. Słuchajcie, dostałem od Was parę podpowiedzi fajnych, dzięki Wam za to, z uwagi na to, że popełniłem błąd, bo zacząłem wzorować się na formatkę wziąłem boczek przed edycją, ale fajnie, dostałem parę SMS-ów, mnóstwo wiadomości, dzięki Wam za to. Wprowadziłem jeszcze dzisiaj inną zmianę, również wywodziła się ona z Waszej podpowiedzi. Mianowicie, Hipolicie, teraz Wam pokażę, Ctrl C, tyk, spróbujemy cofnąć, nie wiem czy cofnę aż na tyle. O, tu będzie taka różnica, bo podpowiedzieliście mi, żeby zrobić w ten sposób, żeby potraktować wieniec jako ostatni stopień, czyli tutaj, w tym miejscu, tutaj gdzie mamy podświetlenie i tak właśnie zrobię. I tu będzie oparty w tym miejscu na celowniku, czyli celownik albo kątownik będzie przytwierdzony do ściany betonowej tuż pod wieńcem i w ten sposób troszeczkę wygodniejsze schody dzięki temu będą. Nie będą to schody wygodne, książkowe, według wzoru wygodnego, bo tutaj by ich się nie dało zrobić po prostu przy takich warunkach, ale będą troszeczkę dłuższy będzie podest i troszeczkę bardzo delikatnie niższa wysokość stopnia. Będą odrobinę wygodniejsze i będzie łatwiej mi je zrobić po prostu, ale zobaczcie teraz to. Czyli tyk, to nas nie interesuje w tej chwili, interesuje nas to. Tak będą wyglądały schody fizycznie na gotowca, zaszalowane. Jest elementów, zniknęły bladziaki. Na Ctrl Y wrócimy, nie wrócimy. Mam 9 elementów. Pierwszy element, zaraz, może mi się uda cofnąć. Chyba nie. Nie, dobra. 9 formatek będzie, z czego widzę, że formatka jedna się powtarza, czyli będzie 8 formatek różnych, bo 19 się powtarza. Pierwsza formatka to będzie 18,5 stopnia na 18,5 cm na 120 cm i to jest formatka numer 1, czyli te dekle, przody. To są jedynki. I na tej podstawie będę później sobie numerował formatki, które będę wycinał chyba jednak we własnym zakresie. Mam nadzieję, że jutro mi się uda zacząć to robić z uwagi na to, że dzisiaj musieliśmy jechać z Pawłem do Gorzowa po belki te riwy, których brakowało niektórych. Pojechaliśmy, bo dostarczone by zostały przez hurtownię dopiero w czwartek najszybciej. Tak więc szkoda mi było po prostu na to czasu. Pojechaliśmy dzisiaj, mamy belki wszystkie wrzucone. Temat zapominamy, belek i ustawiamy gary do końca na te riwie. Oczywiście domówione są gary pełne, bo braknie 100 garów pełnych, praktycznie na dwa żebra rozdzielcze, te długie, na długiej parceli, ale jutro na Fireland Wam tam nagram materiał, pokażę jak to wygląda na tą chwilę i materiał ze schodów będzie osobnym materiałem, bo myślę, widzę zresztą, po odpowiedziach, po pytaniach i po podpowiedziach z Waszej strony, które dostałem, widzę, że jest zainteresowanie tym. Dobra, to jest pierwsza formatka, która ma 18,5 cm na 120,5 cm. 120,5 dlatego, że schody są 116, szerokość będzie, plus 22 mm, plus z drugiej strony 22 mm. A sponsorem dzisiejszego wieczoru jest Carlsberg. Morda mi zaschła w mordzie. Trzeba było trochę się naoliwić. Czyli jedyneczkę mamy zrobioną. Drugą formatką jest 34 cm na 120,5 cm. Czyli to jest ta formatka. Tak. To jest formatka numer 2. To jest dwójeczka. Dobra. Trzecią formatką jest 32 na 125, czyli to jest spodek. To jest to. To jest trzecia formatka. Czwarta formatka to jest 19, czyli to jest to i tutaj już jest, mam zaznaczone, że będzie kątowe cięcie jeszcze, czyli to jest formatka numer 4. Formatka numer 4 i zobaczcie, ona ma na papierze, mam napisane 19 na 120, 19, czyli mierzone w tym miejscu, z uwagi na to, że formatka pierw będzie wycięta do prostokąta i dopiero później będzie ten kąt zrobiony. Kąt mam zapisany 33,5 stopnia.
czyli 33,5 stopnia w przybliżeniu. Wszystkie wymiary są w przybliżeniu, bo te 22 mm robią różnicę. Znaczy różnicę, takie zaokrąglenie robią. Zaokrągliłem to do pół centymetra, czyli 22 mm. 22 mm to jest 44 mm. Zaokrągliłem to do pół centymetra. Czyli te 44 mm zaokrągliłem do 45 mm. To miał autor na myśli. Piąta formatka z 2,35, czyli ewidentnie chodzi o spód, czy też tył, jak kto woli. To jest piąteczka i ona ma 2,35. Mogłem sobie od razu je opisywać na 120,5 cm. Mogłem sobie je opisywać, bo jak sobie to zbliżę, to dosyć wyraźnie wtedy widać. OK. To jest piąta formatka. Szósta formatka to jest ten spód, on również jest kątowy. Ale tu nie napisałem. I on ma szósteczka i ma 16 cm na 120,5 cm. I ona również będzie mierzona, jest tutaj w tym miejscu najpewniej. Tak, 16 centów, a kąt sobie zapiszę od razu. 56,5. Szósteczka, tak? Tak. 56,5 stopnia. I ona wyglądać będzie w ten sposób. Muszę sobie ją narysować. Tu cyk, cyk. Długopisikiem. I tu jest ten kąt, który mnie interesuje. Tu. OK. Oczywiście schematem będę się bardzo mocno posiłkował. Bardzo mocno mi się on przyda. Kolejna formatka numer 7, czyli tył. I ona ma z 15 cm, czyli siódemeczka, 15 na 120,5 cm. A szóstka się zapisała. To jest ósemeczka. Ósemka ma 12 cm na 120,5 cm. I dziewiąteczka. Dziewiąteczka ma 19 na 120,5 cm, ale dziewiąteczka się powtarza. To jest to, co mówiłem. Dziewiętnastka powtarza się z czwórką. Czyli powtarza się z tym elementem. Czwóreczka kropka ma 19 na 120,5 cm. Dobra, to jest. Te mam zapisane. Jedynka to jest jedynka. Te mam zapisane, czyli mogę sobie jeszcze te opisać. Czwórka opisana. Trójkę sobie mogę od razu opisać. Bo to sobie wydrukuję w rzucie takim prostym. Trójka. Trójka miała 32. 32 na 120,5 cm. Dwójka miała 34. 34 na 120,5 cm. I jedynka. Ciekawe, czy wszystkie jedynki się od razu nazwą. Nie. Jedynka ma 18,5. 5 na 120,5 cm. Dobra. Czyli to jest wszystko, co mnie interesuje. I teraz te formatki przydałoby się przerzucić na płytę OSB. Tyle o ile tu będzie wiadomo, Ctrl-C. Płyta ma 2,60. Co ja gadam? 2,50 na 1,25. Nie wiem, czemu mi się ubzdurało kiedyś 2,50. Ale to jest... Cyk, 2,5, 2,5. No i teraz wrzucamy to. Ten element, czyli najbardziej skomplikowany do wycięcia. Ctrl-C, Ctrl-V. I teraz by się go przydało obrócić. Nie wiem, czy on by go obrócił w ten sposób. I teraz zobaczymy po długości, ile on ma.
Czyli te 3,20 musimy zrobić płytę. Czyli 2,50 i 80 centów formatkę do tego dokręcamy. Czyli nie taką formatkę, kawał płyty USB. Tu będzie skręcona z drugiej strony. Ciekawe, czy mi to wejdzie tu ładnie. Nie, musi wejść tak, żeby tu jeszcze złapało. No, będzie zabawy przy tym, widzę. OK. I teraz ciekawe, jakby to obrócił, Ctrl-C, a nie musimy robić Ctrl-C nawet. Tylko wtedy z cięciem będzie problem. Czyli lepiej tu uciąć linię prostą i sobie wycinać, bo myślałem, żeby zrobić w ten sposób, zresztą ktoś z Was też to podpowiadał. Tak a propos już. Czyli obracamy sobie o 180 stopni i ciekawe, czy one się nam zejdą tu ładnie. Nie. Nie zejdą się na pewno. Dobra, bez kombinacji robimy. Ctrl-Z. Robimy w ten sposób. Normalnie ustawiamy sobie ją tutaj i będzie wycięte. Najlepiej bym zrobił to w taki sposób. Czyli żeby tutaj zrobić linię cięcia, tu żeby zrobić linię cięcia między nimi i po prostu na dwóch osobnych formatkach prostokątnych, ale jeszcze zobaczymy w praniu, jak to wyjdzie ostatecznie. Niemniej jednak wyjdzie tutaj tyle. $0,30, mało. Dobra, jakbyśmy to zrobili w taki sposób, czyli tą formatkę mamy, to jest formatka, to jest ostatnia formatka, czyli formatkę numer 10 jeszcze jest, mamy ją nienazwaną, dziesiąteczkę ją w tej chwili nazywamy, czyli dwie sztuki dziesiątki. Musimy ją sobie zwymiarować osobno. Zacznę od tego, czyli skręcę płytę całą z kawałkiem 80 cm, rozrysuję dwie formatki i te dwie formatki całe wytnę, a resztą się będę martwił później, bo zmartwienie to będzie żadne, bo będzie to bardzo prosta sprawa do zrobienia. Ctrl-C, Ctrl-A, delete, Ctrl-V. Interesuje nas teraz tylko i wyłącznie to. Interesuje nas tylko to. I teraz jakby to zrobić... Cyk. Nie, zostawimy to w oryginale. Nie będzie to stanowiło dla mnie żadnego problemu. Czyli nas interesuje to zwymiarowane, jak to będzie. No gdzie? Już. Wracaj. Escape. Po 8. Ostatni będzie tylko miał 2,6 chyba, z tego co pamiętam. Nie ten. 2,8. Tak. 2,6. OK. A może jednak. Zobaczmy. To będzie ten rzut od przodu. Dobra, i teraz tak, wysokość szczególnych stopni jest 18 w przybliżeniu, mają 18,5. Nie, 18, dobrze mówię. A to już zrobił 18,5, podciągnął pod 19.
Czyli zrobimy 18,5. Piętnastak to jest. Tu jest czternastak. Tu 28. 19. 2,35. Czyli mamy calutką zwymiarowaną, ale możemy sobie jeszcze kontrolnie zrobić wymiar, żeby zobaczyć, czy nam to wyjdzie później. Ciach. I to wystarczy, żeby zrobić te dwie formatki. Trochę tego będzie, wydaje się, co? Ale ja sobie to wydrukuję i sobie to przeniosę dokładnie, czyli bardzo ważna sprawa. Tutaj kąty proste wszędzie. Tu jeszcze jest dosyć istotne sobie zaznaczyć 123,5. To muszę sobie opisać już. To 23,5 stopnia tutaj mamy, czyli sobie dopiszę w tej chwili 123,5 stopnia. Zrobię sobie to w tako 123,5 ósemeczka stopnia. Dobra. I tutaj na górze to musimy stąd zacząć. Cyk. 146,5 stopnia. 146,5. 146,5 stopnia. Dobra. Na drukarce to się wydrukuje, wszystko dokładnie będzie widać. Ale mogę linię pomocniczą wypieprzyć, to mi rysunek trochę powiększy. Zbliżę go chyba. Nie. W takim stadium Was zostawiam i na następny materiał zapraszam Was już na wycinanie tego wszystkiego, czyli do wycięcia 10 formatek w sumie. 10 formatek, z czego dwie będą się powtarzały. Jedna w 8 egzemplarzach, druga w 2 egzemplarzach, czyli raz, dobrze, 10 formatek. No i będziemy składali, tak? Do tego oczywiście do składania będzie mi potrzebne boczki. Cyk. Dobra, to sobie możemy wyeksportować jako grafikę 2D, czyli po prostu rzut. No ale myśli coś. Boczki JPG eksport. OK. I dla mnie strasznie istotną sprawą, pomocną, bez której bym się nie obszedł, będzie to. Czyli to mogę sobie zostawić również, bo to będzie. Ale nie, tu miałem szerokość tej płyty 2,50 i do tego 80 docinka, to będę pamiętał. O tym pamiętam. To mi już jest niepotrzebne w tej chwili. To będzie bardzo ważna sprawa dla mnie. Czyli sobie eksportujemy schemat. Bo chodzi o to, który element poszczególnie jak będzie dochodził do którego. Czy ten będzie z góry dochodził na tego i tak dalej. Rozumiecie najpewniej, co mam na myśli. Jak ja go nazwałem? Schemat. Schemat 2. No i wszystko jasne, tu więcej nie ma filozofii. Widzimy się na następnym materiale. Chciałbym go nagrać, zacząć nagrywać jutro, czyli we wtorek i w środę go wam opublikować. Jeżeli się uda, fajnie, jeżeli nie, to na pewno w tym tygodniu się jeszcze usłyszymy. Trzymajcie się i cześć.